Identyfikator podmiotu SCP-970. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Wszystkie lokacje dotknięte właściwościami SCP-970 muszą zostać przejęte przez fundację oraz muszą zostać ustanowione dla nich wiarygodne działalności kamuflażowe. Cywile próbujący wejść do takich lokacji muszą być zniechęcani w razie możliwości w granicach lokalnego prawa. Intruzi zostaną poddani działaniu preparatu amnezyjnego klasy A. W związku z eksperymentem 04 i dodatkiem 970-02 przy wejściach do lokacji dotkniętych SCP-970 musi stacjonować uzbrojony personel bezpieczeństwa. Opis. SCP-970 to anomalne zjawisko przestrzenne, w którym grupa pomieszczeń jest zapętlona sama w sobie wbrew naturze trójwymiarowej przestrzeni. We wszystkich przypadkach oznacza to drzwi pojawiające się na ścianach pomieszczeń, będące w linii prostej, pozwalające na poruszenie się w jednej linii do przodu, kończąc wędrówkę w pomieszczeniu, w którym ją zaczęto. Wszelkie zmiany w pomieszczeniu nie wpływają na sąsiednie pomieszczenia i ich powierzchnię. Nie jest obecnie znane wyjaśnienie występowania tego zjawiska. SCP-970-01 to sekcja więzienna w sektorze 19 oraz pierwszy przypadek zjawiska SCP-970, na jaki natknęła się fundacja. Została ona skonstruowana jako pomieszczenie mieszkalne dla personelu klasy D i była skutecznie do tego wykorzystywana aż do... kiedy kilka obiektów klasy D naruszyło przechowalnię podczas próby ucieczki. Dochodzenie w sprawie incydentu doprowadziło do odkrycia grupy pomieszczeń wewnątrz sekcji więziennej, prowadzących prosto do pomieszczeń po przeciwnej stronie korytarza. Szybko ustalono, że plan budynku nie pozwala na takie połączenie i że układ pomieszczeń przeczy standardowej trójwymiarowej geometrii. Od czasu incydentu odkryto kolejnych przypadków występowania SCP-970, przy czym procent z nich w zasięgu 800 km od sektora 19. Szczególny przypadek został odkryty w zachodnim skrzydle Pałacu Legislacyjnego. W tym przypadku fundacja nie mogła przejąć kontroli nad budynkiem, a przedstawiciele lokalnej władzy byli wrogo i przeciwnie nastawieni do wszelkich uwag na temat bezpieczeństwa. Problem został rozwiązany pół roku później, podczas brutalnego przewrotu, w którym budynek uległ zniszczeniu, czego rezultatem ostatecznie zabezpieczone przez mobilne formacje operacyjne RO-8 i P-1, wspierane przez siły rebeliantów. Dodatek 970-01. Dziennik eksperymentów nad SCP-970. Eksperyment 01. D-970-294 został wyposażony w monitorowaną na głowie kamerę i poinstruowany, aby przejść przez drzwi SCP-970-01. Obiekt wykazał wątpliwość w prawdopodobieństwo istnienia zjawiska, ale wykonał polecenie. Obiekt sukcesywnie przechodził przez pomieszczenia, wyrażając zdziwienie po odkryciu i znalazł się znowu w punkcie startu. Materiał wideo oraz wewnętrzne urządzenie mierzące wskazywały, że obiekt nie odchodził dostrzegalnie od linii prostej, lecz mimo wszystko pojawił się po przeciwnej stronie korytarza. Anomalia została potwierdzona. Ten eksperyment miał dostarczyć dane porównawcze dla innych, późniejszych. Jednak biorąc pod uwagę tylko jedną właściwość zjawiska, nie jestem pewien, jak będziemy mogli je testować. Dr. Jung. Eksperyment 02. D-970-295 został poinstruowany do powtarzania poleceń z poprzedniego eksperymentu tak długo, jak tylko będzie w stanie. Woda i pożywienie zostały udostępnione, a obiektowi powiedziano, żeby zatrzymał się tylko, jeżeli otrzyma wyraźne polecenie, albo kiedy będzie zbyt wyczerpany, żeby iść dalej. Obiekt wykazał się apetytem normalnym dla podejmowanego wysiłku i kontynuował eksperyment przez 205 iteracji przez pomieszczenia, kiedy to obiekt zareagował zdziwieniem podczas otwierania wody. Twierdził, że badacz Taylor miał wcześniej czarne włosy, kiedy teraz posiada włosy koloru blond. W żadnym momencie eksperymentu Taylor nie przefarbowała włosów, a współpracownicy zgodnie twierdzą, że nie zmieniała koloru włosów od 9 miesięcy. Taylor przyznała, że zastanawiała się nad zmianą koloru na czarne poprzedniej nocy, ale nie zdecydowała się. Badanie materiału wideo dostarczonego przez obiekt ukazało Taylor z czarnymi włosami aż do 205 iteracji. Podczas dogłębniejszego badania dostrzeżono więcej niewielkich różnic. Eksperyment został natychmiast zakończony. Cofam, co powiedziałem. Dalsze testy są niezbędne. Dr. Jung.
Eksperyment 03. D-970-296 został wyposażony w kartę chipową zawierającą następujące dane. 6-bitowy numer pseudolosowy, dalej zwany datum 6. Finałowy wynik meczu futbolu amerykańskiego, który zakończył się 20 minut przed rozpoczęciem eksperymentu, dalej zwany datum B. Poranny indeks giełdowy Dow Jones, dalej zwany datum C. 5-dniowa prognoza pogody dla kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych sprzed 2 dni, dalej zwana datum D. Odpowiedni czytnik został zamontowany przy zachodnich drzwiach w celu odczytywania danych przy przejściu obiektu. D-970-296 został poinstruowany do wykonywania poleceń z pierwszego eksperymentu tak długo, jak tylko będzie w stanie. Datum A uległo zmianie od wartości odniesienia przy pierwszej iteracji, jak podejrzewano. Datum B po raz pierwszy odbiegało od wartości odniesienia po 24 iteracjach, przy czym zakres zmiany zwiększał się z każdą kolejną udaną iteracją. W tym miejscu eksperyment został na chwilę wstrzymany. Zaleca się kolejnym badaczom, aby upewnili się, że żaden z ich współpracowników nie ma emocjonalnego podejścia do wyniku meczu. W czasie 76. iteracji wystąpiło pierwsze nieprzewidziane wydarzenie. Ta iteracja karty zawiera dodatkową notatkę dodaną do danych oraz alternatywną definicję datum B, wynik meczu damskiej koszykówki. Badacz Taylor zasugerowała wcześniej taką definicję datum B, ale dr Zhang zastąpił ją swoją. Proszę zapoznać się z powyższą notatką odnośnie zaangażowania emocjonalnego. Iteracja D-970-296 obecna w tym czasie nie chciała kontynuować incydentu, jako że była ona przesłuchiwana w podobny sposób przez poprzednie 10 iteracji, zanim poprzedni dr Zhang nie dodał notatki do karty. Skaner przeprogramowano tak, aby dodawał notatki na końcu każdej karty. Notatka asystenta badawczego Bostona. Dr Zhang pierwotnie napotkał problemy natury technicznej w związku z przeprogramowaniem czytnika, każąc badacz Taylor iść i znaleźć kogoś, kto wie co robi, na co ona przeszła przez drzwi prowadzące do wcześniejszej iteracji i wróciła z drugim doktorem Zhangiem. Oryginalny dr Zhang był nieskłonny do współpracy, prowadząc do awantury między dwoma doktorami, która została jeszcze pogorszona przez pojawienie się trzeciego doktora Zhanga z następnej iteracji, narzekającego na zbyt wolne tempo eksperymentu. Niezgoda została ostatecznie zakończona przez personel ochrony, który nakazał a. przeprogramowanie czytnika przez drugiego doktora Zhanga, b. pozostawienie wszystkich pracowników w swoich odpowiednich iteracjach w celu uniknięcia zamieszania. W 157 iteracji nieznajomy mężczyzna pojawił się w miejscu D-970-296. Został on natychmiast zatrzymany zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Analiza notatek na karcie wskazywała, że są rzeczywiście D-970-296 oraz że w jego pierwotnej iteracji inny członek personelu klasy D został przydzielony do eksperymentu. D-970-296-1, odtąd znany pod taką nazwą, posiadał siniaki, prawdopodobnie z powodu wielu nadgorliwych zatrzymań, jakim był poddawany w czasie eksperymentu. Dr Zhang zapewnił obiektowi kartonową kartkę zawieszoną na szyi, na której napisał: mogę tu przebywać. Proszę przeczytać najpierw notatki. D-970-296-1 był bardzo wdzięczny. Datum C zmieniło się względem próbki kontrolnej w 234 iteracji. Datum D nie uległo zmianie przez cały czas trwania eksperymentu, 371 iteracji. Eksperyment ten wykazał, że czym dalsza jest iteracja, tym miejsce następowania znaczącej zmiany jest wcześniej umiejscowione w czasie. Wykazał też konieczność planowania eksperymentów ze SCP-97001 z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że sąsiednie iteracje będą pracować na tych samych zasadach. Dodatkowo, incydent zanotowany przez asystenta badawczego Bostona pokazuje, że sąsiednie iteracje pozostają spójne przez cały okres iteracji. Dr. Zhang. Eksperyment 04. Zautomatyzowany, mechaniczny łazik został zaprogramowany do otwierania drzwi SCP-97001 i przejeżdżania przez nie z przymocowaną do niego kamerą. Urządzenia ładujące zostały umieszczone na korytarzu, pozwalając na automatyczny dostęp w przypadku spadku poziomu baterii poniżej 5%. Kamera została wyposażona w blokujący układ scalony, połączony bezpośrednio z komputerem ustawionym na korytarzu pierwszej iteracji. Ten eksperyment różni się od eksperymentu 02, ponieważ dane będą przekazywane do pierwszej iteracji, kiedy podczas eksperymentu 02 były przenoszone do kolejnych wraz z obiektem. Materiał filmowy trwa około 600 godzin, co daje w przybliżeniu iteracji. Analiza nagrania pozwoliła na wyselekcjonowanie kilku ważnych iteracji. 213. Pierwsza natychmiast zauważalna różnica.
Doktor Jung ma założony czerwony krawat. 704. Badacz Taylor jest nieobecna i nie pojawia się aż do iteracji 1601. 1601. Badacz Taylor pojawia się, ale jej karta identyfikacyjna wskazuje na to, że jest doktorem. Zespół badawczy jest atakowany przez nieznane siły. Doktor Jung został postrzelony w klatkę piersiową. Zespół badawczy jest niewidoczny. Ściany pokryte są krwią. Następujące symbole są widoczne wyrysowane we krwi. Zespół badawczy. Rysów twarzy. Nie wierzę, żebyśmy mogli ustalić coś więcej przez kontynuowanie eksperymentu. Dr. Jung. Dodatek 902. Skutkiem załamania nerwowego badacz Taylor została przeniesiona do oddziału psychiatrycznego. Pozostali członkowie zespołu badawczego mieli podobne, aczkolwiek słabsze reakcje. Uznaje się, że nagranie z eksperymentu 04 jest powodem takich problemów, tak więc każdy członek zespołu badawczego otrzymał preparat amnezyjny klasy B jako część leczenia. Eksperymenty z udziałem SCP-970 są wstrzymane do bliżej nieokreślonej przyszłości, a w miejscach występowania wzmocniono siły bezpieczeństwa.